Po śmierci Tadeusza Pawlaczyka na stanowisko prezesa Centralnej Szkoły Szybowcowej w Lesznie powołano Annę Dyrdę. W styczniu obowiązki prezesa CSS powierzono Tadeuszowi Pawlaczykowi, wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej Leszna. Niestety kilka dni później zmarł na skutek powikłań po grypie. W związku z tym Anna Dyrda, dotychczas pełniąca obowiązki asystentki prezesa ma pełnić funkcję szefa CSS. Na stanowisku będzie do czasu wyboru nowego prezesa.